Witam Was serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Ostrowie Mazowieckiej, w województwie mazowieckim. W tym odcinku chcę Wam pokazać dwa cmentarze żydowskie, które przed wojną na terenie tego miasta funkcjonowały. I żeby nie przedłużać tego odcinka, to jesteśmy już teraz na terenie pierwszego z tych cmentarzy, starszego. I od razu przejdziemy do rzeczy. Po lewej ulica Broniewskiego, słowo wstępu, Żydzi zostali do Ostrowi Mazowieckiej sprowadzeni w XVII wieku. Natomiast jak w większości miejsc ich obecność tutaj kończy II wojna światowa. Cmentarz, na terenie którego się znajdujemy, powstał prawdopodobnie w drugiej połowie wieku XVIII i funkcjonował do II wojny światowej. Został zniszczony w czasie II wojny światowej, ale także i w latach powojennych. W PRL-u urządzono na tym terenie targowisko, przez co wszystkie naziemne ślady cmentarza zniknęły zupełnie. No i targowisko to jest coś, co funkcjonowało na tym terenie bardzo długo. Zresztą możecie zobaczyć te utwardzone ścieżki, czy ogólnie sam fakt, że teren tutaj jest bardzo równy, to wszystko pozostałości właśnie po targowisku. Sam cmentarz na południu zaczynał się pewnie tam, na wysokości tych krzaków, gdzie kończy się targowisko. Zajmował cały ten teren i kończył się aż za tymi budynkami, które tam na horyzoncie możecie zobaczyć, więc był to teren na pewno bardzo duży. Tam możecie zobaczyć pawilony handlowe. I ta część cmentarza tutaj jest ogrodzona. Z tego co wiem, toczą się rozmowy w kwestii jakiegoś godnego upamiętnienia tego cmentarza, bo na ten moment na jego obecność tutaj nie wskazuje zupełnie nic. I z tego powodu na części przynajmniej tego targowiska handel został ograniczony. Być może w przyszłości teren cmentarza będzie wyglądał inaczej. Teraz wszystko co po nim zostało to co możecie tutaj zobaczyć. Udamy się więc na nowy cmentarz. Tam zabytków kultury żydowskiej będzie więcej. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o której moim zdaniem warto wspomnieć w tym miejscu. W roku 2021 przeprowadzono tutaj badania terenu nieinwazyjne. Naliczono wtedy na całym tym terenie aż 550 grobów. Przy czym być może więcej jest pod tamtymi budynkami. Są one rozsiane w miarę po całym tym terenie. Wielu z nich nawet jeszcze znajdują się trumny, a także przy tej okazji znaleziono fundamenty ogrodzenia cmentarza. Więc z całą pewnością można powiedzieć, że znajdował się on w tym miejscu. No i do dzisiaj ludzie pochowani tutaj przed wojną wciąż mają miejsce swojego wiecznego spoczynku. Przed nami ulica Wołodyjowskiego. Jesteśmy teraz na południowy wschód od starego cmentarza żydowskiego i wchodzimy na teren cmentarza nowego, który dzisiaj porasta sosnowy las. I od razu zaczynam szukać jakichś pozostałości po cmentarzu, których wiem, że trochę tutaj będzie. I myślę, że więcej o historii tego miejsca opowiem Wam, gdy będę Wam już miał coś konkretnego do pokazania. Przecież już sama rzeźba terenu, bardzo nierównomierna, pełna małych wzgórków, może sugerować, że coś nietypowego kiedyś się tutaj znajdowało. Gdy już moją uwagę przykuła ta kupa gałęzi, która świadczy o tym, że ktoś kiedyś ten teren porządkował, to zaraz od razu w oczy rzuciła mi się pierwsza macewa. Nie wiem, czy to są trzy części z tej samej. Natomiast tutaj bardzo wyraźnie widzimy hebrajskie litery. No i jest to góra jakiejś macewy. Zobaczcie, jakie tu są doły. Widzę już kolejne macewy, więc przy okazji powiem Wam, że cmentarz ten powstał z powodu przepełnienia się cmentarza starego. O, zobaczcie, kolejna macewa, tym razem w dole. Założono go na początku wieku XX, więc mógł on funkcjonować raptem kilkadziesiąt lat.
Tutaj cały, zobaczcie, nagrobek podkopany. Cmentarz w dużej mierze został zniszczony w czasie II wojny światowej, a ten las, który tu wyrósł, to być może jest zwykła samosieja. Zobaczcie, jakie tutaj są wszędzie ślady. Po niszczeniu tego gruntu i na pewno przez lata wiele razy miejsce to padało ofiarą takich działań i wiele grobów przez lata było tutaj rozkopywanych. Zobaczcie, tam w dole również fundament grobu i wielki wykopany dookoła dół. Kurczę, no nie będę ukrywał, że widok dosyć smutny, bo dołów jest tu masa. Tutaj coś świeżego, ale to moim zdaniem jest podkop wykopany jednak przez jakieś zwierzę, które pod tym betonowym blokiem zbudowało sobie kryjówkę. Natomiast niestety przy tej okazji wyciągnęło kilka kości bardzo potężnych, bardzo charakterystycznie ludzkich, które leżą dookoła, ale tak jak kiedyś już przy okazji jednej z ankiet, którą prowadziłem, zapadła decyzja, że szczątków znajdowanych na cmentarzach pokazywać wam nie będę, natomiast informuję was, że widok jest tutaj dosyć smutny. Dla niewtajemniczonych dodam, że powód mojej decyzji jest taki, że na YouTubie takie treści mogą zostać oznaczone jako drastyczne i mogę mieć problemy w związku z ich upublicznianiem. To zobaczcie, jaki fragment nagrobka. Idziemy szukać dalszych macew, bo coś tutaj jeszcze powinniśmy więcej znaleźć. Kolejne pozostałości cmentarza. Tylko to wszystko są tak naprawdę grobowce powykopywane. Mało co tutaj, to chyba są macewy tak na razie. Zobaczcie, tutaj znowu podkop raczej przez zwierzę wykonany. Tu już żadnych kości nie widać. Ale niestety jest to na tym cmentarzu, widzę, problem. Mogę was zapewnić, że zaraz, jak skończę nagrywać, odezwę się do osób, które na takie znaleziska reagują i wiedzą, jak to zrobić. Tu będą macewy, zobaczcie, jakie potężne porozbijane kamienne bloki. Na górze płaskorzeźba z książkami, na górze macewy, teraz to widać lepiej. I tu też fragmenty macew. Czytając w domu o tym cmentarzu, pojawiały się informacje, że widać tu działalność hien cmentarnych, ale nie spodziewałem się, że aż do tego stopnia. Bo cmentarz jest przekopany cały. Naprawdę prawie w każdym miejscu. Kolejna świeża zwierzęca robota. Podkopany kolejny grób. Zbliżamy się do północnego skraju cmentarza. Jeszcze tu zobaczcie, też jest grobowiec, również podkopany przez jakiegoś zwierzaka. I jako że ten cmentarz miał kształt trójkąta, mniej więcej tak jak dzisiaj ten las, który tutaj rośnie, można sobie wyobrazić, gdzie znajdował się przed wojną dom, przed pogrzebowy, bo był on właśnie gdzieś w narożniku tego trójkąta, do którego chyba pomiędzy kolejnymi grobowcami powoli się zbliżam. Z kolei w tym północnym narożniku jest mnóstwo szczątków jakichś zwierząt gospodarczych dla odmiany. Takie pozostałości ludzkiej aktywności też tutaj znajdziemy. Natomiast chciałbym, żeby z tego cmentarza wybrzmiały dwie rzeczy. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, że leżą tu pozbierane gałęzie. Ktoś o ten cmentarz jednak stara się dbać, przynajmniej przez jakiś czas. I o ile miejscami wykopy są na tyle gęsto, że bardziej muszę patrzeć pod nogi, żeby gdzieś nie wpaść, niż na kamerę, żeby widzieć, co nagrywam, to no tak jak w tym miejscu, zobaczcie, to wszystko już dawno zarosło normalnie leśną ściółką i wszystkimi tego typu rzeczami, więc są to wykopy już sprzed wielu dekad na pewno. Nikt tego w zeszłym roku nie rozkopywał przecież. Nie licząc oczywiście tego, co wyprawiają tutaj zwierzęta, bo to wszystko na pewno jest świeże. To, co na tym cmentarzu widać, że się działo, to działo się na pewno już wiele, wiele lat temu.
Tu jak się wejdzie w te krzaki, to zobaczcie. Mnóstwo dołów i wszędzie takie wzgórki z ziemi, która z tych grobów została wykopana. Jest tego mnóstwo. W ten sposób dochodzimy już do drogi ulicy Wołodyjowskiego. Od tej strony macew raczej nie ma, trzeba ich szukać w bardziej północnej części cmentarza. Na koniec na tym cmentarzu jeszcze jedna bardziej pozytywna informacja. Otóż w 2004 roku w pewnym miejscu znaleziono około 70 fragmentów różnych macew. W zeszłym roku jeszcze były one w konserwacji w muzeum w Treblince. Być może chodzi o Muzeum Obozu Śmierci, które się tam znajduje, to jest nie tak daleko stąd. Niestety nie wiem, jakie są plany wobec nich, ale może jeszcze do Ostrowi wrócą jako jakaś forma upamiętnienia. Z tego cmentarza to będzie wszystko ode mnie. Dla wszystkich, którzy planują go odwiedzić, mam jedną radę, to znaczy uważać na nogi. A na koniec pokażę wam jeszcze jedno miejsce pamięci związane z żydowską społecznością Ostrowi Mazowieckiej. Na sam koniec, jeszcze na skraju Ostrowi Mazowieckiej przy drodze S8, którą tu widzicie i słyszycie, pokażę wam jeszcze jedno miejsce. Jest to ukryty w tych drzewach pomnik postawiony na miejscu egzekucji żydowskich mieszkańców Ostrowi, która miała tutaj miejsce w listopadzie 1939 roku. Malutki pomniczek z gwiazdą Dawida i na górze ułożonymi kamieniami. Pamięci 500 ostrowskich Żydów zamordowanych w tym miejscu przez hitlerowców 11 listopada 1939 roku. Społeczeństwo Ostrowi Mazowieckiej. Tu jeszcze kod QR do zeskanowania. Tak naprawdę jest to oczywiście jedno z wielu miejsc egzekucji Żydów z Ostrowi, które podczas okupacji odbywały się w mieście i okolicach bardzo licznie. Co ciekawe, ten pomnik pierwotnie znajdował się chyba bardziej w tamtą stronę. Został przeniesiony w związku z budową drogi S8, więc do końca już dziś na miejscu egzekucji się nie znajduje. Pod koniec wojny Niemcy jeszcze wykopali ciała, które gdzieś w tej okolicy były zakopane i wywieźli w nieznane miejsce. Podobno jeszcze do lat 60. na miejscu egzekucji kości ludzkie można było znaleźć. Pomnik bardzo ciekawy, zaznaczony na mapach Google, więc można go odnaleźć. I to wszystko ode mnie w tym odcinku. Mam nadzieję, że podróż śladem cmentarzy żydowskich w Ostrowi Mazowieckiej, którą wam pokazałem, była dla was ciekawa. Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.